Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek, kanał Living in Avan. Mamy dzisiaj kolejny odcinek z serii Q&A, pytania, odpowiedzi na Wasze komentarze. Na samym wstępie bardzo chcę podziękować wszystkim osobom, które wspierają tego typu serię, bądź po prostu odcinki, które publikuję na kanale. Możecie to zrobić, jeżeli macie ochotę podziękować za włożony ten wkład pracy i czasu na materiały poprzez portal buycoffee.to. Możecie przejść do opisu filmu, tam macie link. Już z góry Wam serdecznie dziękuję za drobne wpłaty na kawki tak zwane, ponieważ z tego robię użytek i inwestuję w sprzęt. Jedziemy. Piotr, co to za złom? Tutaj chodzi bardziej o lokalizację złomowca. Słuchajcie, i teraz tak, to akurat był... Może zaraz sobie przypomnę, co to była za miejscowość. Natomiast nie po to czytam to pytanie. Bardziej mam pytanie do Was, czy Was interesowały takie odcinki z złomowców, ponieważ zdarzyło mi się chyba jeden albo dwa materiały publikować z złomowca. I akurat ten był Zapruszczem Gdański, nie pamiętam totalnie nazwy tej miejscowości. Pewnie jak zakończę nagrywanie, to sobie przypomnę nazwę miejscowości. W każdym razie bardzo fajna sprawa, ja lubię pochodzić sobie po złomach, mam mało czasu na to, ale możecie mnie zmotywować. Dobra, kolejne pytanko. A co się stało z dzisiejszym odcinkiem z Latebry? Był i zniknął, nie zdążyliśmy obejrzeć, pozdrawiamy. W zeszłym roku, Barbara G. Tutaj pytanie, to nie jest pomyłka, to jest pytanie na kanale Living in a Van, ale odpowiem też na tym kanale na to pytanie. Była taka sytuacja, że kolega jeden z naszych się zestrachał, że za dużo w tym materiale jest pokazane. To był bardzo kontrowersyjny materiał, gdzie były ludzkie szczątki, gdzie byliśmy w krypcie i splądrowanej krypcie. No i musiałem ten odcinek wycofać, jednak on się później pojawił ponownie. Jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, zapraszam Was na drugi kanał Piotrek Fundacja Latebra. Na miniaturze będziecie mieć czaszki. Robisz miniaturki na komórce czy laptopie? Ryszard Ksywa Skorupa. Miniaturki robię na komórce, podobnie jak montuję wszystkie odcinki na komórce. Kiedyś wypalałem materiały w programie, ja go tutaj mam gdzieś. Jest to program... Vegas Pro 13, natomiast dałem sobie na luz ze względu na to, że strasznie komputer mulił przy próbach montażu w tym programie. Mam w planie w przyszłości, jak zmienię komputer, a konkretnie kupię laptopa, żeby móc składać odcinki w terenie, mam w planie przesiąść się na DaVinci. Także będziemy próbować, będziemy weryfikować, czy coś mi się uda, czy też nie. Witam, jakiej mocy wypas to do Caddy? Volkswagen Caddy, no to jest 2 kW i prawdę mówiąc i tak bym działał przy tych 2 kW na skręconych ustawieniach, także tutaj niewykluczone, że będzie trzeba przełączyć się z trybu temperaturowego na tryb herców częstotliwości taktowania pompki. Ale warto pamiętać, żeby od czasu do czasu, mam tutaj na myśli na 10 czy 15 uruchomień, żeby raz ten piec porządnie przegonić na wysokich obrotach, żeby on się tam nie zamulał, bo one się często zamulają na tych wolnych obrotach. Także lepiej zadbać o piec, tak samo jak o samochód. Słuchajcie, ludzie uprawiają eco-driving i myślą, że to jest bardzo korzystne dla samochodu, że nie przeciążają silnika, a to właśnie w drugą stronę. Ten silnik jest stworzony do pałowania i eco-driving sprawia, że nie ma wysokiej temperatury w tym silniku spalania, odkładają się jakieś nagary, także warunki się zaczynają tworzyć takie no, nie do końca dobre dla tego silnika, dla wydalania tych wszystkich substancji bądź spalania tych związków. No i niestety, ale kończy się tym, że silniki są zawalone nagarem, mamy problemy z EGR-ami, mamy problemy z katalizatorami i generalnie reakcja łańcuchowa. Także nie ma sensu oszczędzać tego litra czy dwóch na setkę czasami. Nie mówię tu o każdej setce pokonanej, ale jeżeli jedziecie w trasę, to naprawdę przypałujcie ten silnik i to przez 100 czy 200 km naprawdę go przegońcie porządnie. Tak samo z piecem, to też jest komora spalania, tam też się może zbierać nagar, także no, trzeba podnieść czasem tą temperaturę spalania, żeby to wszystko zaczęło nam tam nie ciapcieć, tylko żeby
się zaczęło kruszyć, spopielać i wylatywać. Może trochę za późno to opiszę, ale co powiesz na schowek schładzany? Czy jednak zainstalujesz konkretną lodówkę? Pozdrawiam. PS. Jeszcze trochę i będziesz mógł przerabiać te trzy na zamówienie. Nie będę w stanie przerabiać te trzy na zamówienie, natomiast w planie jest udostępnienie Wam, użytkownikom, sporej ilości gratów do T3 za pośrednictwem tej strony vagabund.pl. I na tej stronie będziecie mogli znaleźć za jakiś czas prawdopodobnie płyty pod wyciągarki, zawiasy do łóżka, będziecie mogli znaleźć może piasty do kół, może jakieś okna do busa, może właśnie szafki. Te szafki bardzo by mi zależało na tym, żeby się pojawiły w sprzedaży do busów. Także będziemy się rozwijać w tym kierunku. Czy tylko ja uwielbiam odcinki techniczne? Miłego dnia, Stitch. No właśnie, i to jest pytanie do Was, czy Wy lubicie odcinki techniczne, bo generalnie jakby od mojej strony, patrząc na to, że ja nie traktuję YouTube'a jako swojego źródła zarobku, mam poza tym pracę, mam inne źródła jakby zarobkowania, to jest tylko takie działanie, powiedzmy, pasjonackie. No i tutaj mnie to zastanawia, bo tak, ja ze swojej strony widzę, że jak wypuszczam odcinki techniczne, to staty idą w dół, wszyscy najchętniej oglądają Van Life. Jak wypuszczam Q&A, staty, suby idą w dół i tak dalej, i tak dalej. Ale robimy to dalej, ponieważ jest jakaś grupa osób, która lubi to oglądać. I teraz pytanie do Was, czy Wy lubicie odcinki techniczne? Na przykład takie, jak dzisiaj wyszedł odcinek o grzebaniu przy silniku, a raczej mocowaniu go. Dajcie znać. Przechodzimy do kolejnego pytania. Witam, dlaczego ta podsufitka tak nisko? Czy nie szkoda w tak niskim aucie zabierać sobie kolejnych centymetrów nad głową? Pozdrawiam i życzę powodzenia. Ma, ba. Taki nick. No, słuchajcie, jest to problem w busie, że zabieramy sobie te centymetry i jest to odczuwalne. Dla mnie bardzo jest to odczuwalne. Faktycznie podsufitka zabiera z jakieś 4 do 5 centymetrów, obniża mi gdzieś tam, no może w tym punkcie takim. No generalnie ona bardziej odstaje na bokach, tak? Mamy po jakieś, powiedzmy, 5 cm na bokach przestrzeni między tym sufitem właściwym a podsufitką. Natomiast tutaj w szczytowym punkcie są to, nie wiem, z 3 cm. Generalnie tak, mógłbym się postarać zrobić podsufitkę tak przegubowo, żeby ona przylegała wszędzie praktycznie do konstrukcji samochodu. Natomiast robiąc tą podsufitkę, i tak miałem z tyłu głowy to, że będę dążyć do podnoszonego dachu. Dlatego, że jak mamy dziurę wyciętą w dachu, dach nawet jest złożony, to i tak zyskujemy naprawdę tych 10 cm do tego, żeby po prostu móc jakoś swobodnie się poruszać na tym garbie. A już nie wspomnę o tym, jak przychodzi moment, w którym podnosimy po prostu dach i wtedy mamy jakoś tam tą przestrzeń do poruszania się. Ja Wam powiem, że zawsze byłem przeciwnikiem tych sztywnych dachów, ale z kimś ostatnio rozmawiałem, wysyłaliśmy sobie jakieś zdjęcia i chyba dach od karetki w T3 był dosyć ciekawy, był dosyć fajny, fajnie to wyglądało. Nie przypuszczałem, że to tak ciekawie wyglądało. Jakoś wcześniej nie zwracałem uwagi na to. Także niektóre dachy sztywne też są fajne. Ale wszystkie sztywne dachy są fajne ze względu na to, że dają ogrom przestrzeni. Mało tego, możemy ją zagospodarować u góry na stałe. Czyli możemy sobie wykonać jakąś szafkę nad przestrzenią kierowcy, pasażera. To jest mega, no w przeciwieństwie do dachu rozkładanego, no bo tutaj rozkładamy namiot, później musimy wszystko ogarnąć, żeby to złożyć. No czaras ma fajnie, bo ma dach starego typu z tym garbem z tyłu, składany dach. No i tam te wszystkie jakieś klamoty do spania może sobie wrzucić i dół ma wolny od kołdry, od poduszek. Także to jest bardzo duży plus, powiem Wam, to jest bardzo duży plus. Ja bym bardzo chętnie sobie spał pod kołderką w busie. No, kołdra jest przyjemniejsza niż śpiwór do spania, ale śpiwór jak spakuje jest taki, a kołdra jest taka. Także w bagażniku od razu jak się wszystko przerzuci na tył, to się robi równo z oparciem kanapy. Trochę nie ogarniam, dlaczego niszczysz nóż mając siekierę. Narobiłeś ochotę na ognisko. To jest odcinek bushcraftowy, jedyny, który w zasadzie wyszedł. Bushcraft in Deep Forest Survival. A więc tak, dlaczego niszczę nóż mając siekierę? Chodzi tutaj o to, że uderzałem, przyłożyłem nóż do drewienka, uderzałem siekierą w ten nóż.
Chodziło o to, żeby działać czymś ostrym, ale w sposób bardziej kontrolowany. Czyli chciałem do konkretnego punktu przyłożyć ostrze i w tym konkretnym miejscu rozłupać kawałek drewna. Dlatego no, takie narzędzia jak noże, siekiery, łopaty w terenie, to muszą być rzeczy, które są naprawdę idiotoodporne. No powiedzmy sobie wprost. To nie mogą być rzeczy, które przez pomyłkę bądź przez jakieś tam działanie one się nam po prostu rozpadną. Dlatego ten nóż od Dawida, za który dziękuję, przeszedł ten test i jak najbardziej można spokojnie go nie oszczędzać, byleby nie lać tym obuchem po okładzinach noża. No i czasem tak się robi, słuchajcie, no, większym ostrzem, znaczy większym metalem się uderza o mniejszy metal. No tutaj nikt ostrzem o ostrze akurat nie uderzał, się źle wyraziłem. A jakby zamiast baranka dać kobrę albo raptora, tak jak ma Odyn. No i teraz tak, tutaj jest temat oklejania busa i tutaj jeżeli pada hasło, a zamiast baranka dać kobrę lub raptora, to chodziło chyba o tego baranka, którego dałem na całym dole samochodu. Jest to też dobre rozwiązanie, natomiast jest to droższe rozwiązanie. Jeżeli miałbym kupić puszkę farby za 100, a zbliżoną ilość farby kupić za 20 parę złotych, no to ja wybieram tą za 20 parę złotych, tym bardziej, że to jest już rzecz sprawdzona przeze mnie. Jest to dobra rzecz, dobry preparat, UBS 100 się nazywa, tak go znajdziecie na Allegro. Zwracajcie uwagę na to, co zamawiacie, bo są wersje do pistoletów, a są wersje z psiukaczem. Ja miałem wersję z psiukaczem i ta wersja ma jeszcze dodatkowo wężyk taki, który się podpina do spustu, do rozpylacza i ten wężyk początkowo, ja w ogóle nie czytałem instrukcji, nie wiedziałem po co on jest. Myślałem, że to jest do skupienia po prostu tego preparatu w jakimś punkcie, jakbym gdzieś w ciężkie miejsca chciał się nim dostać. A tu się okazuje, że ten wężyk sprawia, ta dysza, że mamy wtedy tą strukturę jeszcze grubszą, jeszcze bardziej barankowatą. Także fajna sprawa w ogóle. Naprawdę wszystkim od samego początku polecałem, jak tylko przetestowałem ten preparat, UBS 100. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić efekt struktury na samochodzie, w jakimś miejscu, na przykład dolny pas sobie zrobić, to naprawdę mocno Wam polecam, bo to jest bardzo mocny ten, mocna substancja. Nie odbiła mi się od żadnego kamienia. W jednym miejscu taki badyl zdarł fragment na narożniku samochodu, gdzie położyłem i tak ten preparat na klar, także nawet nie zmatowioną powierzchnię, także jest to fajna rzecz. Ja swojego tego preparatu, tego baranka nie pomalowałem w ramach lenistwa i eksperymentu, znaczy wytłumaczyłem sobie lenistwo eksperymentem. Nie pomalowałem tego preparatu i po prostu byłem ciekawy, co się z nim później wydarzy, czy on pozostanie czarny, czy też nie będzie czarny. No i się okazało, że wyszarzał, zrobił się taki ciemnoszary. Dla jednych może to ciekawie wyglądać, ja raczej będę dążyć do tego, żeby pomalować go. Nie ma przeciwwskazań, żeby to zrobić w późniejszym terminie, bo nic się totalnie z tym preparatem nie stało. Dobrze go wyczyszczę, odtłuszczę, wałeczek i jechana czarną farbą Luxensa polecę z marketu. I samochód znowu zyska ten taki fajne takie odcięcie. Głęboka czerń i ta szarość no, tej folii 3M, to był chyba 5022 kolor. Także, no, cena. W życiu z 12 V nie pójdzie 5 kW, a nie 8 kW. Dlaczego Eber robi 12 V na 2 do 3 kW? To nie jest żadna odpowiedź. To w złą stronę. Tam 12 V wpływa na napędzenie wentylatora, który odbiera tą temperaturę, wydmuchuje do samochodu, więc nie wytwarza tej energii cieplnej. Oraz napędza sztyft żarowy i pompkę, tak? Sztyft żarowy ma zainicjować płomień, natomiast sztyft po niedługim czasie, gdy w komorze już mamy stabilny płomień i odpowiednie warunki do spalania wtryskiwanej ropy, płomień jest podtrzymywany, on jest dotryskiwany do jeszcze nie wygaszonego płomienia, więc wtedy sztyft nam żarowy nie działa, także tutaj już w zasadzie 12 V wpływa nam tylko na pracę pompki oraz rozprowadzenie ciepła. A płomień jest podtrzymywany tak jak w piecu. No, dokładasz kawałek drewna, ale tam się coś pali już, więc ten nowy kawałek drewna się zapala od poprzedniego. No i teraz jest kwestia, jak duży płomień uzyskamy
Więc jak dużą komorę zapewnimy do spalania oraz jaką dawkę paliwa wtryśniemy. Więc im więcej paliwa w większej komorze, w której znajduje się więcej powietrza, tym mamy większy płomień objętościowo i z tego generuje się większa ilość energii cieplnej w procesie spalania. Także tutaj to nie jest grzałka 12-woltowa elektryczna, która ma nam się przetworzyć na 5 kW czy 8 kW. No to jest tak 5000 waciorów, tak? No to to by, no, to by było ciężkie, aczkolwiek nie wiem, czy niemożliwe. Przetwornice przecież. Ale dobra, to nie jest temat dla mnie. To jest temat dla elektryków i elektroników. Cześć Piotrek, a co byś zaproponował za skrzynię do silnika 2.1 benzyna 112 koni? Nie wiem, czy takie pytanie już nie padło i czy ja na nie nie odpowiadałem czasem. Natomiast od razu Wam odpowiadam, że ja się na skrzyniach nie znam. Ja się na silnikach nie znam. Wiedza, jaką posiadam, to jest wiedza taka 10-20%, którą zachowuję dla siebie i nie chcę ględzić, nie chcę po prostu pleść bzdur. Nie chcę Was wprowadzać w błąd. Od tego, od silników macie Konrada Piątka, do którego możecie się zgłosić, możecie się dowiedzieć, jaki swap jest najkorzystniejszy dla T3i. I znajdziecie Konrada na Facebooku, natomiast nie liczcie na to, że Konrad od tak Wam odpowie i od tak Wam ogarnie samochód, zrobi swapa, bo ma co robić. I od skrzyń biegów macie mechanika T3kowicza. Mechanik T3kowicz na fejsie, tutaj podaję Wam do niego numer 696-776-085. Mechanik T3kowicz ma na imię Igor. Ogarniał moją skrzynię, tłumaczy mi raz na jakiś czas, na czym co polega i na co trzeba zwrócić uwagę w skrzyniach bądź przy montażu i tak dalej, i tak dalej. Panowie mnie uczą. Jak mają tylko chwilę jakąś wolną, to są na tyle łaskawi, że mi odpowiedzą na jakąś wiadomość, gdzie zawieram pytanie. Ja dzięki temu coraz więcej wiem i liczę na to, mam nadzieję ogromną, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będę w stanie z Wami sobie usiąść na jakimś live'ie i podyskutować wręcz, bądź przekazać Wam pakiet wiedzy, jaki od nich uzyskuję. W przeciwieństwie do historii, tak, to jest ważne, tematy te, o których tutaj mówimy, vanlife'owe, busiarskie, ładnie mi się zapisują w głowie. Historia mi się nie zapisuje w głowie i mi zaraz ulatuje. To mi się zapisuje, także choćby mieli mi przez 3 lata szczątkowo przekazywać jakieś informacje, to ja Wam później mogę gdzieś tam na jakimś zlocie sporo poopowiadać jakby zbiór tych, z tych informacji, które mi koledzy tutaj przekazują. Także koledzy, przekazujcie dalej, to nie pójdzie w błoto. Czy zamawiał Pan Webasto z Polski, czy wysyłka była ze Szwajcarii? Jeśli tak, to czy naliczone były dodatkowe koszty VAT i cło? Ja zamawiam tylko z magazynów, które znajdują się w Hiszpanii, w Czechach albo w Deutschach. Jeszcze gdzieś tam na zachodzie. Czasem się skuszę, żeby gdzieś tam stamtąd przyszło. Natomiast chodzi o to, że Chinole mają jakieś magazyny porobione gdzieś w Europie po to, by na swoich patentach ominąć już to cło, no i nam, nie obarczając nas problemami związanymi z przesyłką, z cłami, niecłami, żeby nam normalnie wysłać taką przesyłkę. Uwaga, co ciekawe, jak kupowałem prasę również z magazynu z Czech, firmy Vevor, czyli tej, której teraz naklejki też macie na piecach, to normalnie otrzymałem fakturę 23% VAT. Także zwracajcie na to uwagę, jeżeli macie firmy, to szukajcie, czytajcie w opisach i możecie uwierzyć im, jeżeli jest napisane, że wystawiają fakturę VAT, to pamiętajcie, żeby jeszcze tam zaznaczyć później, bo ona się lubi odznaczyć w Allegro i żeby po prostu zamówić to z fakturą VAT, no bo kupując piec za 400 ileś złotych, czy tam 500 ileś złotych, odliczając sobie podatek VAT, no to macie stówę w dół i jest pięknie, tak? Czyli kupujecie za fajne pieniążki taki pakiet.
Hej, mega robota, zdradzisz proszę, ile metrów bieżących folii ci zeszło na oklejkę całości, albo ile zamówiłeś w rolce? Ja to zamawiałem na 3 raty, tą folię do oklejania wusa, folia 3M. I powiem wam tak, zamawiałem na 3 raty, bo nie miałem kasiory. I łącznie zamówiłem 11 metrów z haczykiem. Także możecie sobie policzyć, że jeśli bus ma te 4 metry długości, bądź troszeczkę ponad, no to macie 4, 8 metrów, 9, 10, przód, tył, 1,20 m, tak, czy 1,30 m, to macie 9, 10,5 metra liczmy, wychodzi nam tak na strzał, nawet do 11, to zobaczcie, ja tam co do centymetra tak naprawdę wykorzystywałem tą folię. I da się to zrobić. Nie przeszacujcie w dół, bo szkoda. Natomiast warto takie wielkie powierzchnie, jak oklejacie klapę tył i pozostaje wam przestrzeń, gdzie jest okno, nie? No to wycinacie tą folię jako nadmiar, to sobie zagospodarujcie tą folię i przyklejcie na jakiś element samochodu. Ja zrobiłem na przykład z, powiedzmy, okna przedniego, z tej jakby powierzchni, którą mógłbym wyciąć nożykiem, zwinąć i wyrzucić do kosza, to tym okleiłem dół drzwi przesuwnych. A nadmiarem folii, chyba jak dobrze pamiętam, z szyby tył, która jest mniejsza powierzchniowo, okleiłem górną część tych drzwi i zrobiłem pasek łączący. Tam są wypisane osoby wspierające, jeszcze nie wszystkie. Jak poprawi się pogoda, to będę dalej tam wypisywać wasze imiona. Także da się to zakupić nie jakoś hulaszczo z górką i później, żeby wam 4 metry zostały tej folii. Folia ma 152 cm, powiedzmy, szerokości rolki, no i długości tyle, ile tam potrzebujecie. Także tak to mniej więcej wyglądało. No i myślę, że na ten odcinek, w tym odcinku nam wystarczy już omówionych kwestii. Także zapraszam was do sekcji komentarzy oraz chętnych, jeżeli ktoś wyciągnął z tego jakąś informację, do czegoś się przydał odcinek, bądź po prostu chce wesprzeć kanał, do portalu buycoffee.to/Piotrek Banaszkiewicz. Link macie w opisie tego filmu. Trzymajcie się, cześć!